Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, ja jestem Marta. Krzysiek. Krzyś, ja nie jestem Krzysiek, jestem Krzyś. Ranek był mocno intensywny, ponieważ zdążyliśmy co zrobić? Ściągnąć gniazdo z szerszeni. Panie, co ty robisz? Montuję krytę na gniazdo szerszeni. Tak się tam jakiegoś lewego mieszkańca. Ale to malutkie jeszcze, no. A to jakby wczoraj się stało, bo ostatnio żeśmy leżeli i nic nie widziałam. O kurde, bol! Jezus Maria! Co, muszę cię jakoś zabezpieczyć, Misiek. Uda się? To tak zniszczyć, żeby tam się nie odbudowywało. Coś wyleciało. Spadło? A było tam coś w środku? Nie wiem, chcę zobaczyć na dół. Musiałbym coś, jakąś gąbkę dać na koniec albo coś. No, bo jest tutaj taki ten... Na końcu... No, ze sznurkiem tak... Ja pitole, jakie dziwne. No? Dać ogród? No. Z czego to jest zrobione jakby? Ze ślinki. Tak. Pozbyć się starego gniazda sprzed 2 lat, które cały czas gdzieś tam kwitło, już dawno nie zamieszkałe. A tu żeś znalazł jeszcze inne gniazdo. Ty, jakie gniazdo. To jest fajnie zbudowane, nie? Niesamowicie, ale to już było niezamieszkałe od... No. Mamy jeszcze jedno gniazdo z innej strony, ale tamto jest zamieszkałe i dlatego stwierdziliśmy, że poczekamy, aż ptaszki dorosną i wtedy je usuniemy. Ale fascynujące, no. Jaka robota, wiesz. Ale tego się nie da rozwalić. No. Pociągnij. No. No. Ja pitole, połóż. Ale niesamowite, co to jest, Dalunia? Znaczy, kojec ci przynieśliśmy nowy. Dziewczyny, która śpi w tym końcu. Ale nie jedz tego. Ej, ale oddaj, oddaj. No, czemu niszczysz gniazdo? Ty byś sobie poradziła z tym, ja wiem. A ty widzisz, żeby się przykleiło. No, ale wiesz co, to są takie, co są mądre. W ogóle zwierzęta są strasznie mądre. Alita. Tu jest taka podstawa mocna. I tak ładnie ułożone. Nie, to mnie fascynuje, jak to tak potrafi ułożyć. Zaplecione. Jak się tego nie da rozerwać. Drugie mamy jeszcze, ale tam jest ptasia mama, tak, tata. Tak, jakieś ptaszki, przylatujemy, gdzie zostawiamy jeszcze. Zostawiamy, żeby małe dorosły i potem jak już wyfruną z gniazda wszyscy, to wtedy się pozbędziemy, bo dłubią nam w styropianie i nie mamy serca ich po prostu wyrzucić, wyeksmitować w tym czasie. Wracam do was kilka dni później. Teraz chcę wam kogoś przedstawić. A to jest Zdzisiu Kasek i Genek. Drą się niemiłosiernie, cały czas są głodne. Jeszcze nie potrafią same latać. I w drogę! I w drogę! Komu w D? Temu w D. Mamy od sklepu z kosami, bo musimy dokupić jedną rzecz do naszej kosy, która nam doszła i będziemy mieli. Pusty. Wow. Nawet wiedziałeś, jak to się zakłada? Skąd wiedziałeś, jak to się zakłada? Ale jakie to jest wszystko, wiesz, żeby ci przypadkiem cię nie gniotło. O Boziu, jak w foteliku dla dziecka. Jak dla foteliku dla mężczyzn. Dobrze, jak w foteliku dla mężczyzn. Jak w spadochronach dla tych, dla Marines. Aha, z Wietnamu. Tak. Fotelik dla dziecka. Bardzo bezpieczny fotelik dla dziecka. W opisie link. Mhm. Później jedziemy na blaty zobaczyć, bo jeszcze zastanawiamy się nad innym blatem. No to powiem wam dlaczego trochę później i jedziemy do dietetyka. No, więc pojechaliśmy po blaty. Okazało się, że blaty dzisiaj są zamknięte. Odbiliśmy się od bramy i teraz jesteśmy pod sklepem, gdzie Martusia chce kupić sobie co? Głowicę żyłkową. Nie głowicę, tylko... wazon. No, idziemy po wazon i po głowicę. No, w końcu kupię wazon na róże. Jak błyszczą. Tak. A to jest jakiś strasznie taki duży ten traktorek, no nie? Tamten. Zresztą on jest jak samochód. No nie miałbym drugi samochód. Ja idę na wazony, a mi wydaje się, że łatwiej byłoby zapytać. Znalazłaś w końcu idealny kieliszek do wina? Tak. Bierzemy. I to też jest ścinane do środka. Ale patrz, jakie jest szerokie.
Uważaj. Akurat w tą stronę wybrałam. Nope. Coś sztuczne? Nie. Pojechaliśmy, ale pachnie do dietetyka, który znajduje się koło McDonaldu. Ale mamy jeszcze McDonalda chyba. McDonalda. Nie wiem, nie wiem. Mamy jeszcze trochę czasu, który zamierzam wykorzystać dobrze. Jako ostatni posiłek Martusi, taki niedietetyczny. Poza tym i tak pewnie będziemy jeść dobre rzeczy. Yes. Bo nie mam zamiaru z tego zrezygnować. Poza tym kupiliśmy garnek na duszonki, ja chcę w końcu te duszonki zrobić. Chcesz to? Chyba, że jest za wcześnie? Nie jest opcja śniadaniowa? Znowu śniadaniowa, tak. To chyba żartujesz. To jest takie chore. 10 czy 11? Nie wiem. Nie wiem. Ja nie lubię tych śniadaniów. Też nie lubię. Jak ci się zamawiało kołowca? Najsmutniejsze zamawianie kanapki ever. To jest ostatni posiłek w KFC Martusi. I akurat trafiła na ofertę śniadaniową. Więc uważam, że to nie będzie ostatni posiłek Martusi. Pierwszy raz będę jadła takie coś w McDonaldzie. Ja też. Pisze, patrz mi. Tu, bo to ostatnio pytałam. Aha. Podwójna wieprzowa deluxe i jajko pieczarki. Ale Wegniusz, to ciekawe, czy się stanie jajko pieczarki. Czekaj. A to nie, najpierw zobaczę. Dobra. No, jest. Dra. Jest wieprzowina i teraz zrób. I... Dalej wieprzowina. Nie działa. A ja się tylko zastanawiam, czy taka bułka jest warta 11 zł, nie wiem. Jednak dalej uważam, że niespecjalnie lubię ofertę śniadaniową. Myślę, że ktoś poza tobą jeszcze czyta to? Ja jestem na diecie. To jest właśnie dla takiej osoby jak Martusia. Ja wzięłam bułkę wieloziarnistą właśnie, bo jestem na diecie. A może... Wieloziarnistą. Energia 100 gram, ale to nie 100 gram, porcja. What? Co? A nie, to kilojoule, dobra. Już 1200 było, prawie dostałam, znowu zbladłam. 572, frycki 300. Ja pierdzielę, ile ja przemałam kalorii teraz. To ile tych kalorii zjadłaś? Bułka kosztowała 572 kalorie. No co, to jedna bułka? Tak. Dobrze, to ostatni raz. Oho! Myślisz, że mnie będą ważyć i mierzyć? No, myślę, że on w drzwiach wyczuje. McDonald's? Na pewno. Ale na swoją obronę mam to, że już biorę się za dietę i dostanę rozpiskę, to jestem w niej bardzo konsekwentna. Mój mąż mi świadkiem. No bardzo. No ja kiwam. No. Proszę się wierzyć, macie na słowo, że ja kiwam głową w pewną stronę. Jestem konsekwentna, gdy mam już dietę. W czym? W diecie? Tak. No gdy to ją mam. Normalnie do wyżegania. No. Czy jestem konsekwentna, jak już mam dietę? No tak, jesteś Martuś. Ej, przestań. No przecież jak schudłam na poprzedniej? Ale konsekwentnie wszystko kupowaliśmy droższe. Mówię o tej, co miałam 2 lata temu. Aha, dobra. Mów, o którym mówię. Czemu się śmiejesz? Bo już tak myślę, że wejdziemy tam do tego dietetyka i on ci powie, najważniejszy to jest brokuł i ziemia. Brokuł i ziemia. Nie rób tak. Jeden skupi, ja nie mogę tego teraz dodać. Zaraz ci dietetyk udowodni. No. Brokuł ziemi tak. Brokuł ziemi. No wiem. Idziemy naokoło, co bym spaliła więcej kalorii, wiecie jak jest. Trzeba ćwiczyć. Idziemy do tego samego miejsca, które już znacie, do Centrum Kosmetologii, tam gdzie robiłam worki pod oczami i parę innych rzeczy, także tu się
i tym razem udajemy, ponieważ jest też dietetyk w tym wszystkim. Odchodzisz, nie mówisz? Co to mi zdarzyło? A, bo się, wiesz, się, wszystko... Właśnie, że to jest wszystko z tym, z głową, ze smakiem, wiesz? Okej. Ma być, masz mieć efekty. Tak jak podobny brzuszek, nie? No, kojarzę. Chciałam słucham? Nie, nie, nie. Ty gadasz z tą samą osobą? A dobra, to jeszcze z nim. To jest ta sama osoba? 7 miesięcy, tak właśnie takie na cacenie. No co ty gadasz? Na lali lali. Jeszcze raz. No. 2 razy 3 w tygodniu, jakbyś dała radę, raz do nas przyjeżdżać w tygodniu, 2 razy sama trening jakiś zrobić, będzie już super, nie? Będziemy robić kwantową taką analizę. Bardzo dużo dziewczyn, które do mnie piszą, ma problem z tarczycą, bo generalnie z tą tarczycą jest problem teraz. Tak. Wszem i wobec, no nie? Pierwsza rzecz, tarczyca, jak ją mam. Przyjdzie do mnie po pomoc, chce, żebym mu pomógł, to ja mówię, bo ludzie nie chcą, żeby ktoś się nie wymądrzał, żeby im ktoś coś mówił, jak mają postępować. Masz ochotę na razie się tak zachowywać gdzieś w maku, no to sobie to rób. Wiesz, no ja uważam też, że wszystko jest dla ludzi, nie stołuje się w McDonald's, no. Ale czasami mam ochotę, nie wiem, zrobić kiełbasę z ogniska. Kiełbasa z ogniska to chyba złego. Nie, jest tak źle u ciebie, ale żebyśmy szli tym, zaczynamy od regeneracji jeli, dobra? Dzieci mówią, że jesteś tym, co jesz i możemy mieć węglowodany czy białka z jajka ekologicznego, o tak powiedzmy, a możemy mieć z jakiejś masowej hodowli, gdzie ta kura jest zestresowana, ma cały czas 21 stopni, czy tam 23, ma cały czas 12 godziny, bo się świeci 24 godziny i taka kura w 4 tam tygodnie już jest taką kurą do spożycia, ale może też biegać spokojnie i ten okres wydłużyć tam do 8-9 tygodni. I wtedy ta kura będzie miała troszeczkę inną taką jakość i wartość. No tak? Ostatnio mieliśmy idealny przykład, jak widzieliśmy kurę swojską, że tak powiem, gdzie chodziła po ogródku, ile jest wody w mięsie i jak wygląda mięso takie, chociażby mrożone kury tak. Tego typu, a kupionej w sklepie, no nie? Sobie. Nie zamykasz oczu i sobie tego. Nie możesz rozmawiać. Mogę mieć. Okay. Nie, że ja mówię, ja muszę. Ja, tak samo jak na uczelni, ja mnie odpytuję. Dobra. Mamy cały zespół. Wiesz co, to mogę. A jak ci wyślę SMS-a, tak? Czy mogę to zjeść, co mi piszesz? Czy mogę. Tak, jasne. Wiesz co, pierwszy mi mówisz podcast, naprawdę. Nam też. A gdzie my na tego siłownię właściwie? Komorowiska 43. To jest. Mamy tu LK z takich rzeczy przyjemnych. U ciebie chodzi bardziej o taką formę ruchu. Ja mam takie zajęcia, zdrowy kręgosłup też teraz. Mamy tabatę, mamy crossfit, mamy kettle. Mamy 130 zajęć, mamy boks dla kobiet. Ja z nim się jeżdżę, bo on bez względu, wiesz. Dobrze. Krzysztof, Adel, zapraszam. Kochanie? Co? A co ty chcesz z mojego brzucha? Mój brzuch jest w sam raz. No pewnie. Najważniejsze, żeby być z siebie zadowolonym. Właśnie nie wkręcać sobie wody. No tak, tak, ale to nasze społeczeństwo jest takie, że uwielbia ciskać sobie. Że wszystko mnie boli dookoła i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że jest taki bałagan. Wszędzie pudełka. Dojechaliśmy do domu. W ogóle. Nie nagrywaliśmy, bo padła nam bateria. Dostałam wytyczne odnośnie diety, jak to wszystko będzie wyglądało. To będę wam na bieżąco mówić, pewnie też we vlogach będzie się co nieco pojawiać. O, jedynym problemem jest takim, że nie mam skąd załatwić swojskiego zsiadłego mleka. Czyścimy meble, bo musimy się tutaj pozbyć wszystkiego. Robimy jeszcze jedzenie, żeby już potem się tym nie zajmować. Meble będziemy znosić do pokoju takiego, żeby sobie zrobić taki warsztat. Ali, Misiu. Ciepło pieską. Chociaż dalej ma to w nosie i leży pewnie na tarasie. Zdążyliśmy się wyspać. Znaczy ja przynajmniej spałam z godzinę do 2. Popatrz jak pękł. O, ale pękł. O co chodzi?
Ja go tylko chciałem nakroić, a on ten... Może on już jest kiszony, jak mówił dietetyk dzisiaj. Jest przerośnięty. O! Widziałaś? No nie, zanagrałam tego. Patrzcie. Ja, ale to trochę taka maska się zrobiła z tego. Czekaj. Dalej ja, jest. Co ci się stało? Dalenius, co masz przyklejone? Dalenius, co się stało? Witamy was w dzień drugi tego vloga, bo tam się rozłożył na cały weekend. Jedziemy przed siebie, kupiliśmy sobie kawę i ciastko, taka dieta, ale... Ciśni nam. Myśmy nie chcieli nam dać siły. Nie chciałam, na siłę nam dali i po prostu no, nie mieliśmy wyboru, nie chcieliśmy sprawiać przykrości. Jedziemy sprawdzić, co jedziemy właściwie sprawdzić? Sofy i giełdę, tak? Idziemy na giełdę mebli, tak. Tak, na giełdę mebli, ponieważ doszły nas słuchy, że można tam sobie jakby zlecić zrobienie mebli, które jakby no, gdzieś tam zobaczyliśmy na przykład, no nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy jeszcze do końca, jak to wygląda, więc się wypowiadać nie będę. Pokażemy wam, jak już tam będziemy na miejscu. Także trzymajcie. A od razu was zapytam. Wiecie może, gdzie można kupić takie syropy, które są na CPN-ie, coś się taką pompką naciska i dolewa do kawy? One są, nie wiem, orzechowe, waniliowe, czekoladowe, różne, różne. Ja szukałam i nigdzie nie mogę tego znaleźć. Ma ktoś jakieś dojście, gdzie można by było zamówić takie syropy? Jesteśmy już w domu. Nie wiem, czy nagrywaliśmy coś na giełdzie? Chyba było coś. Tak, nagrywaliśmy. No, więc jesteśmy już w domu po giełdzie. Było to trochę męczące, ale się udało. I robimy rosół. Tylko, że aktualnie nie mamy kuchni, nawet tej naszej przejściowej kuchni nie mamy. Jest tu całkowicie pusto, bo nasza kuchnia jest tu. Zobaczymy, jutro ją składają, a dzisiaj musimy zrobić obiad, więc Marta już tutaj kroi. Jak ci się, Martuś, kroi? Świetnie, czuję się jak Neandertalczyk. Nasz blat ze starej kuchni. I Martusia, która robi obiad. Alita oczywiście pomaga. Tak więc Marta tam już ostro działa, a ja idę do lodówki, która jest przełożona do pokoju, bo tam nie może tak na aktualnie stać. Także jesteśmy przy lodówce. Martusia będzie gotować tutaj. Oczywiście wszędzie wszystko. Tutaj nasz stary piec. Nasz nowy piec. Dobra, szukamy mnie. Chodzi ci o to takie, co dzieliliśmy. Jaka szparagowa? To nie rosół? Już myślałem, że będzie szparagowa. Ja nie lubię szparagowej. Dzień dobry, Alitos. Co słychać, Alitosie? Jak tam? Jak tam? Do smaczu. Żegnamy, życzymy miłego dzionka i do zobaczenia znowu. Czekajcie na kolejny film. Pa! Na Instagramie znajdziecie więcej na bieżąco, także tam was odsyłamy. Pa! Precious memories, all divided, one-sided. Cycle